Cześć, ja jestem ID, a to jest kolejny odcinek z podstaw Java i MySQL-a. Jest to tak naprawdę kontynuacja ostatniego odcinka, w którym powiedzieliśmy sobie od strony teoretycznej o operatorach bitowych, systemie binarnym i kilku innych fajnych rzeczach. I w tym odcinku rozpracujemy te kwestie pokrótce od strony praktycznej. Moi drodzy, zakładam na samym wstępie, że oglądaliście poprzedni odcinek, a jeśli nie, to na pewno to zakładam, że macie podstawowe informacje, podstawową wiedzę na temat systemu binarnego, czym on jest, jak to wygląda i tak dalej. I na tej podstawie będę prowadził, na podstawie tej wiedzy będę prowadził ten odcinek. I przejdźmy do rzeczy. Powinniśmy już wiedzieć teoretycznie, jak działają poszczególne operatory bitowe. Na pierwszy ogień przyjrzymy się pierwszym czterem z tej listy, czyli operatorowi negacji, iloczynowi bitowemu, sumie bitowej oraz sumie bitowej modulo. Jak zwykle przygotowałem dla Was programy, które zilustrują nam, jak to wszystko działa. Otwórzmy nasz pierwszy programik. Oczywiście metoda main, prawda, na samym wstępie. I w tym programiku zaprezentuję Wam właśnie, jak działają te cztery pierwsze operatory bitowe. W tym celu, na potrzeby tego programu, otworzyłem tablicę. Otworzyłem tablicę, która zawiera 16 elementów tekstowych, które będą reprezentowały nasze wartości bitowe. O czym powiem dalej. Będzie łatwiej to zrozumieć. Następnie deklaruję dwie zmienne, które mają określoną wartość A i B. To są zmienne typu byte. Przyjmują wartości 3 oraz 6. Oczywiście 3 na binarnie to jest w typie byte taka wartość, a 6, która jest przypisana do zmiennej B, to jest taka wartość. Oczywiście to jest skrócona wersja, jak to powstaje. Mam nadzieję, że znacie właśnie zasady systemu binarnego i nie jest to dla Was żadna tajemnica, skąd to się wzięło. Następnie, moi drodzy, kolejne zmienne to są zmienne deklarowane, przepraszam, następne zmienne to są zmienne inicjalizowane dynamicznie, czyli przez wykonywanie zadań. Zastanowicie się, dlaczego zadeklarowałem tą zmienną C jako int. Moi drodzy, żeby zaprezentować Wam pewną sytuację, która następuje w Javie. Mam tutaj na myśli konwersję typów. Spróbujmy naszą zmienną C zadeklarować jako zmienną typu byte, jak kolejne zmienne. Widzimy, że coś się stało. Nasze wyrażenie A iloczyn od B zostało podkreślone czerwoną linią. Dlaczego tak się dzieje? Moi drodzy, sprawdźmy, co podpowiada nam Java. Type mismatch cannot convert from int, prawda? From int to byte. Czyli wychodzi na to, że nasz wynik wyrażenia A iloczyn od B jest typem int. Czyli automatycznie, prawda, Java nasz wynik przerzuca do int, rozszerza nasz wynik, naszą wartość. Co musimy zrobić? Żeby wszystko działało tak jak należy, możemy kliknąć na żaróweczkę, zrobić to automatycznie, albo możemy zrobić to ręcznie. Czyli piszemy byte. I teraz jesteśmy w domu. Prawda? Czyli konwertujemy naszą zmienną int, która jest wynikiem, do byte, żeby zmienna c, która też jest byte, była zgodna z przypisaną do niej wartością. Tutaj już możemy sobie... A chciałem skasować przestrzeń, ale niech zostanie. Następnie zmienna d to jest wynik... To jest wartość wyniku inicjalizowana, wyniku iloczynu bitowego. Ją też inicjalizujemy dynamicznie, zresztą jak pozostałe zmienne. Zmienna E, moi drodzy, to jest wynik A różnicy bitowej od B. Oraz F to jest troszkę bardziej złożone wyrażenie, korzystające ze wszystkich operatorów bitowych. I moi drodzy, oprócz bitowej różnicy symetrycznej. Moi drodzy, następnie. Dwie linijki, przy których warto się zatrzymać. Zmienna G i H. Zmienna G. Zmienna G, moi drodzy, to jest negacja zmiennej A. Tak? To jest zmienna negacja, to jest zmienna, to jest wartość negacji zmiennej A. No i następnie zmienna H przyjmuje taką wartość. Takie wyrażenie. Dlaczego? Moi drodzy, bo po negacji A
które równa się binarnie takiej wartości, otrzymamy w wyniku po negacji, otrzymamy w wyniku taką wartość w typie byte, czyli 8, 8-bitową, 8-bitową wartość, tak? Otrzymamy taką wartość 8-bitową w typie byte po negacji zmiennej a. Moi drodzy, i to będzie równać się minus 4. Bo Java oczywiście korzysta z kodowania, systemu kodowania U2, który umożliwia prezentację wyników liczb całkowicie liczbowych ze znakiem. Tak więc dlatego będziemy mieli minus 4. Moi drodzy, co musimy więc zrobić? Chcemy się potem odnosić do indeksów, do elementów naszej tablicy, no ale indeksy nie przyjmują ujemnych wartości. Co musimy zrobić? No, moi drodzy, przeprowadzamy więc iloczyn, prawda? Przeprowadzamy iloczyn z wartością heksalną. To jest wartość heksalna, która równa się takiej wartości. Gdy przeprowadzimy ten iloczyn z naszą wartością zanegowaną, tak? Czyli to jest wynik naszej negacji zmiennej a, to moi drodzy otrzymamy to w wyniku, czyli nasze skrócone 1100, które z kolei jest równe 12. I problem rozwiązany. Następnie, moi drodzy, mamy prezentację, wyświetlanie tekstu, wyniki całkowito liczbowe. Dla wszystkich zmiennych wyświetlamy ich wartość całkowito liczbową, czyli na przykład 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Tak? Wyświetlamy wartości całkowito liczbowe. Następnie wchodzimy w wyniki binarne. Moi drodzy, tutaj korzystamy z wyników całkowito liczbowych, właśnie zmiennych od A do H, w celu wyciągania konkretnych wartości z naszej tablicy. Nasze wyniki całkowito liczbowe to indeksy tej tablicy. Czyli jeśli na przykład A zostanie, czyli na przykład w tym przypadku zostanie wyciągnięty element o indeksie równym 3, bo A równa się 3. Czyli to będzie element ten, tak? No bo wiadomo, że indeksy są liczone od 0, czyli 0, 1, 2, 3 i to będzie ten element. Dobra, zobaczmy, jak to teraz działa w praniu. Sobie troszkę rozszerzymy. Ciach. No i widzimy. Tak, wyniki całkowito liczbowe, nasze całkowite liczby. Widzimy, że a po zanegowaniu równa się minus 4, a po naszym iloczynie, po naszym działaniu równa się 12, więc możemy już wyciągać element z naszej tablicy. No i faktycznie, jak wykorzystaliśmy, jak wyciągnęliśmy element z naszej tablicy o indeksie 12, no to ten element równa się 1100, tak? Przyjrzyjmy się, czy faktycznie tak jest. Raz, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak, to jest ten element. Tak? Czyli wszystko się zgadza. Jeszcze jeden przykład, na przykład iloczyn A od B to równał się 2, tak? Ok, a tutaj mam jako wartość 0, 0, 1, 0. 0, 1, 2, tak? Wszystko się zgadza. Tak, moi drodzy, to działa. Czyścimy konsolę, przechodzimy dalej. Następnie, moi drodzy, przesunięcie, operator przesunięcia w lewo. Przesunięcie bitowe w lewo. Moi drodzy, oczywiście powinniśmy wiedzieć, jak działa. Działa w ten sposób, że przesuwa nasze bity w lewo, wypełniając najmniej znaczący bit, czyli bit najbardziej z prawej zerami. No i kolejne przesuwa w lewo. Deklarujemy trzy zmienne. Nasza zmienna początkowa, zmienna A, która równa się 64, to jest nasza początkowa wartość, którą będziemy przesuwać. I oczywiście zmienne typu byte, wartości typu byte są 8-bitowe, czyli nasza wartość 64 przyjmie taką postać binarną. Następnie deklarujemy zmienną B, która będzie przechowywała wynik przesunięcia naszej wartości o dwa pola w lewo, tak, bo będziemy przesuwać o dwa pola w lewo, ale będzie to wynik typu byte, czyli 8-bitowy.
bitowy. No i następnie deklarujemy zmienną i, która będzie również naszą zmienną wynikową, tylko że typu integer. No i teraz tak, dla naszej zmiennej typu i przesuwamy nasze 64 o dwa pola w lewo. Moi drodzy, przesuwamy w lewo dla typu int. I zwróćcie tutaj uwagę, aha, i pamiętam oczywiście, że zmienne typu int są 32-bitowe, tak? Czyli mają 32 miejsca dla zerek i jedynek. I zwróćcie uwagę, że mimo tego, że zmienna i jest typu int, to nie musimy konwertować nic tutaj w wyniku, dlatego że wynik jest domyślnie ustawiany na int. Ale już na przykład dla zmiennej typu byte musimy nasz wynik przekonwertować do typu byte, prawda? I moi drodzy, ciekawa kwestia, bo krótsze typy, na przykład typu byte, na dłuższe, na przykład typu int, są konwertowane automatycznie. A dłuższe na krótsze są konwertowane, muszą być konwertowane ręcznie. No i oczywiście przesuwamy naszą wartość 64 o dwa pola w lewo, w tym i w tym wypadku, i i oraz b przyjmą wyniki tych przesunięć. Po przesunięciu dwa pola w lewo otrzymamy w bitach taką wartość, tak? Tu była wartość startowa 64, a to jest wartość końcowa. Binarnie oczywiście, tak? To nie jest jakaś wartość całkowicie liczbowa, to jest wartość binarna. Czyli moi drodzy, mamy, tu było 64, to będzie to wartość 256. Zauważmy, że pamiętajmy o tym, że zmienne typu byte przechowują tylko wartości do 8 bitów. Czyli nasz wynik po przesunięciu 64 w lewo o dwa pola będzie wynosił 0. A po rozszerzeniu do wartości do typu integer będzie już ten bit przesunięty w lewo widoczny, dlatego będzie widoczna jego wartość i wartość i przyjmie liczbę 256, 256. Zobaczmy, jak to działa. Tutaj oczywiście wyświetlamy nasz wynik. Odpalmy program, zobaczmy, jak to działa w praktyce. I widzimy, tak, oryginalna wartość A to 64, po przesunięciu dla integer to jest 256, bo bit przesunięty dwa pola w lewo jest widoczny, a dla typu byte już ten bit o dwa pola przesunięty jest niewidoczny, bo został przesunięty poza zakres typu byte. Ok. Moi drodzy, przesunięcie w prawo. Dla przesunięcia w prawo przygotowałem Wam całkiem fajny programik, który korzysta również z przekształceń heksowych, co zresztą zaraz zobaczycie. Moi drodzy, ku woli przypomnienia, szybko, szybko przypomnijmy, na jakiej zasadzie działa przesuwanie w prawo bitowe. Z zachowaniem znaku, to jest bardzo istotne. To są dwa przykłady, dwa krótkie przykłady, jak to działa. Mamy naszą wartość startową 35, zapisaną typem byte, 8-bitowym. Przesuwamy ją o dwa pola w prawo. Widzimy, że nasze jedynki zginęły, prawda, bo schowały się tutaj, a nasza jedynka, która była tutaj, następnie pojawiła się w tym miejscu. Ale zobaczymy, że gdy najbardziej znaczący bit, najstarszy bit, czyli ten, który znajduje się najbardziej po lewej, przyjął wartość 0. Prawda? Przyjął wartość 0 dwa razy. Dlaczego? Moi drodzy, przy przesuwaniu bitowym w prawo z zachowaniem znaku, czyli przy tym operatorze składającym się z dwóch strzałeczek, najstarszy bit zachowuje, przy przesuwaniu istotne jest to, jaką wartość miał najstarszy bit przed przesunięciem. Jeśli najstarszy bit przed przesunięciem miał wartość 0, to od lewej zostaną po przesunięciu najstarsze bity wypełnione również zerami. Ale gdy już najstarszy bit miał wartość 1 przed przesunięciem, to po przesunięciu również zostanie wypełniony jedynką. Dzięki temu znak zostaje zachowany. Przyjrzyjmy się teraz, jak to wygląda w praktyce. Tworzę tablicę składającą się z elementów typu znakowego char. Jest to 16 elementów składających się na elementy wykorzystywane do tworzenia wartości heksalnych.
Wartości heksalne są składane z cyfr od 0 do 9 oraz pierwszych 6 liter alfabetu A, B, C, D, E, F. Następnie deklaruje zmienną B, jest typu byte i przyjmuje ona wartość heksalną. Przyjmuje ona wartość heksalną 0xf1, która domyślnie binarnie jest, ma taką wartość 4 jedynki 0001. Nasz program, moi drodzy, będzie konwertował wartości typu byte na wartości heksalne. Będzie wyświetlał wartość heksalną. Wartość heksalną będzie wyświetlał w takiej formie cyfrowo-literowej. Tak? Czyli jeśli na przykład podalibyśmy, czyli na przykład jeśli mamy jakąś wartość heksalną podaną, jeśli jakaś wartość nasza heksalna jest bajtowa, tak? Czyli na przykład tutaj mamy naszą wartość skonwertowaną do bajta i chcemy na podstawie operacji po jej bitach wyświetlić, no, jaka to jest wartość, dowiedzieć się, jaka to jest wartość na zewnątrz programu, no to ten program nam to umożliwi. Moi drodzy, tak naprawdę clue tego programu to jest metoda println. Dlaczego? Bo w niej mamy zawarte, po pierwsze, wyświetlamy ile wynosi b, tak, czyli wyświetlamy już nasz wynik i dalej mamy dwa wyrażenia, które pozwalają nam wyciągać konkretne dwie wartości dla tej wartości heksalnej z tablicy zawierającej znaki składające się na wartości heksalne. Jak to działa? No, moi drodzy, najpierw oczywiście wyświetlamy te b równa się o 0x, następnie dodajemy wartość kolejną, tak? Naszą kolejną wartością jest element wyciągany z tablicy przez wykonanie tego wyrażenia. Jak to działa? Moi drodzy, więc tak. Wyciągamy element o indeksie równym 15. Musimy wyciągnąć element o równym 15, tak? Czyli nasza 15 to jest w tablicy F. Jak to robimy? Moi drodzy, więc tak. Wyrażenie B przesunięte w prawo o 4 z zachowaniem znaku. Z zachowaniem znaku. Nasze B to jest oczywiście ta wartość. Przesuwamy ją w prawo o 4. Tak? I następnie ilocznujemy przez tą wartość. Czyli to jest ta wartość. To wyrażenie 0x0f przyjmuje tą wartość. Ilocznujemy to, co tutaj wyjdzie przez to. Po przesunięciu o 4 powstaje coś takiego, prawda? No bo wiadomo, że zachowujemy znak. Najstarszy bit, jak był 1, no to następne bity, które się pojawią po przesunięciu w prawo, również będą jedynkami, więc mamy coś takiego. I ilocznujemy następnie przez tą wartość naszą, która jest, która przyjmuje tą postać heksalną. No i moi drodzy, w wyniku otrzymujemy 15, tak? Bo tak naprawdę jeszcze tutaj moglibyśmy napisać, że w wyniku tego iloczynu otrzymalibyśmy, przepraszam, coś takiego. Tak? Po zrobieniu iloczynu, po wykonaniu iloczynu. A ta wartość to już jest nasze 15. Ok, czyli wyciągamy naszą 15, to jest f. Mamy już nasze f. No i następnie dodajemy konkretną, następną wartość. Musimy wyciągnąć 1. Jak to robimy? Znowu ta sama sytuacja. Iloczynujemy, podobna sytuacja, iloczynujemy naszą wartość binarną wartości heksalnej znowu o naszą wartość wcześniejszą, starą znajomą heksalną i w wyniku otrzymujemy wartość 1. Tak? No i moi drodzy, zobaczmy, jak to działa w praktyce. I widzimy, że w wyniku otrzymaliśmy wartość naszą heksalną, tak? Którą sobie poprzerabialiśmy, na której popracowaliśmy binarnie. No moi drodzy, co gdybyśmy chcieli na przykład wykorzystać tutaj inną wartość heksalną? No, nie ma problemu. Bo na przykład możemy skorzystać z jakiejś innej. Na przykład
0xf4. Widzicie, moi drodzy, ale nie pamiętam, jaką ona przyjmowała wartość heksalną, binarną. O, właśnie. Ja sobie już wcześniej przygotowywałem, nie pamiętałem jej. Sobie skopiujemy jej wartość. I zapamiętamy ją. Tutaj niech ona będzie sobie stała. To jest nasza wartość binarna tej wartości heksalnej. I zobaczmy, czy nasz program będzie potrafił poradzić sobie z pracą na tej nowej wartości binarnej i co nam wyświetli poniżej. Spróbujmy. No i widzimy, faktycznie poradził sobie doskonale, wyświetlił nam wartość B równa się taka i taka wartość. Tak? Czyli konwertuje nam ładnie zmienne typu byte na wartości heksalne. A moi drodzy, gdybyśmy chcieli... A właśnie, moi drodzy, tego nie próbowałem wcześniej, więc jeśli coś się nie uda, to nie miejcie mi tego za złe. Spróbujmy skonwertować na przykład zwykłą liczbę całkowitą liczbową. Na przykład 4. Co z tego wyjdzie? OK. Wyszło coś takiego. Moi drodzy, i teraz zadanie wasze domowe brzmi następująco. Nie musicie oczywiście go wykonywać, ale sprawdźcie w Google'ach, czy faktycznie wartość liczby całkowitej liczbowej 4 równa się wartości heksalnej takiej, jaka tutaj wyskoczyła. OK? Jeśli tak, no to fajnie. To udało nam się stworzyć kalkulatorek przekształcający wartości bajtowe na wartości heksalne. OK. Dobra, moi drodzy. Co nam jeszcze zostało? Moi drodzy, przesunięcie w prawo z wypełnianymi zerami. No to jest temat troszkę mało ciekawy, bo moi drodzy, przy przesunięciu w prawo bez znaku warto mieć na uwadze, że no, nawet przygotowałem wam taką uwagę. Moi drodzy, warto mieć na uwadze, że operator najpierw konwertuje wartość do typu int. Czyli jeśli na przykład mamy wartość typu byte, która wynosi minus 8, przyjmuje taką postać binarną, to przy skorzystaniu z przesunięcia w prawo z wypełnianiem zerami, ta wartość przyjmie najpierw postać taką, zostanie rozszerzona do typu int, a że Java obsługuje zachowanie znaku, no to oczywiście ta jedynka pójdzie prawda, w prawo i zostanie wypełnione wszystko z jedynkami. Więc miejcie to na uwadze. Najlepiej właśnie przesunięcie w prawo z wypełnianiem zerami funkcjonuje, jest najbardziej użyteczne dla wartości 32 i 64-bitowych. I trzeba mieć to, moi drodzy, na uwadze. No dobra. Oczywiście nie będziemy prezentować, jak to wygląda, bo to tak naprawdę to tylko i wyłącznie o to chodzi, tak? Żeby pamiętać o tym, że przy korzystaniu z operatora z przesunięciem w prawo z wypełnianiem zerami, jeśli na przykład wykorzystujemy ten operator przy zmiennej typu byte albo na przykład short, no to te zmienne najpierw zostaną przekonwertowane do typu int. Tak? I o tym trzeba pamiętać. I na tym właśnie typie int będzie wykonane przesunięcie. Moi drodzy, na sam koniec zostały nam operatory bitowe z przypisaniem i jest ich 5. Moi drodzy, prawdę powiedziawszy, no podobnie, ta sytuacja wygląda podobnie jak przy operatorach arytmetycznych. Są to skrócone wersje łączące wykonanie operatora z przypisaniem. I tak to wygląda w praktyce. Mamy 5 zmiennych,
dla każdego operatora po jednej zmiennej A, B, C, D, E. Wszystkim przypisałem wartości od 1 do 5. I teraz tak, kolejnym znaczy przypisamy wartość od 1 do 5 i robimy przypisanie, tak? Czyli jeśli na przykład chcielibyśmy, czyli to wyrażenie A iloczyn z przypisaniem do 4 jest równoznaczne z takim wyrażeniem. To jest to samo, tak? Czyli to jest skrócona wersja tego wyrażenia. Czyli w tym wypadku dokonamy iloczynu bitowego 1 z czwórką. I sytuacja oczywiście prezentuje się identycznie dla kolejnych. Czyli na przykład w tym wypadku będziemy mieli do czynienia z rozszerzoną wersją, czyli D, przesunięcie w lewo o 2. Tak, czyli przesuniemy sobie w lewo wartość 4. Tak? OK. No i moi drodzy, tak to działa w praktyce. Wyczyścimy najpierw konsolę. Oczywiście następnie mamy wyświetlanie wyników. Tak? OK. Dobra. No i widzimy nasze wyniki. A równa się 1, B3, 1, 16, 0. Żadna filozofia. I oczywiście, moi drodzy, tak jak przy operatorach arytmetycznych, wszędzie tam, gdzie możecie, korzystajcie z operatorów bitowych z przypisaniem. Java lepiej sobie z nimi radzi niż z dłuższymi wyrażeniami. Te operatory z przypisaniem są świetnie w niej zaimplementowane i każdy profesjonalny program powinien je w sobie zawierać, powinien z nich korzystać. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania odnośnie operatorów bitowych w zastosowaniu ich w praktyce, nawet jeśli chodzi o teorię, jeśli będziecie mieli jakiś problem, również dawajcie znać. Piszcie. Co będzie dla Was niejasne, postaramy się rozjaśnić. Mówił ID, na dzisiaj to wszystko. Cześć.